Dzisiaj gwoździem programu jest referat pana doktora Piotra Balcerowskiego i jemu oddaję głos. Wszystko będzie się odbywać tak jak dotychczas, to znaczy mamy pół godziny tutaj wystąpienia, a później mamy wystarczająco dużo czasu na dyskusję, no, która myślę będzie dzisiaj tak sprowokowana należycie i raczej, a jesteśmy rozgrzani tym chaosem, także myślę, że będzie się działo. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu Piotrowi. Dziękuję panie profesorze. Dzisiaj będę chciał powiedzieć o chrześcijaństwie w kontekście profesora Wolniewicza i jako element tej rozmowy, tych rozważań również o kwestii domniemanego antysemityzmu profesora. Zanim zacznę, pozwolę sobie tylko nawiązać do dzisiejszej rocznicy, 77. rocznicy zakończenia walk w naszym mieście. Ci żołnierze walczyli, mówiąc Wolniewiczem, o Polskę niepodległą, o państwo silne, o słowo wolne, o zachowanie odrębności narodowej i wreszcie o chrześcijaństwo we czci. Te ich postulaty w dalszym ciągu są aktualne. Można rzec, nawiązując do tej poetyki nieco powstańczej, iż w dalszym ciągu zamówienie tych prostych prawd można oberwać z grubej berty. Dotyczyło to również profesora Wolniewicza, o czym bardzo bezpośrednio przekonałem się przed laty, napisawszy w wewnętrznej poczcie Uniwersytetu Warszawskiego krótki list wspominający 30-lecie przyznania profesorowi Wolniewiczowi tytułu profesora belwederskiego. Wysłałem ten list do ponad 3000 pracowników naukowych Uniwersytetu i dostałem niestety sporo takich listów jak ten, który Państwo widzicie. Szczęśliwie otrzymałem też kilka budujących i pozytywnych. Żałuję, że było ich tak mało, ponieważ po około 6 godzinach zablokowano mi skrzynkę uniwersytecką, więc nie mogłem tego zweryfikować. Na marginesie tylko powiem, że to jest jedno z potwierdzeń, że informacje o niesprawności polskiej administracji są daleko przesadzone, ponieważ nie ukryłam, że nie spodziewałem się tak szybkiego i radykalnego kroku. No ale przejdźmy do meritum. Musimy zacząć ze względu na pewne ograniczenia, o których mówił pan profesor, od listy domniemanych przewin pana profesora. List, który zasmucił mnie najbardziej, to jest ten, który prezentuję państwu. Treść jego widzicie. Myślę, że nie ma sensu, żebym go czytał. Chciałbym jednakowoż przejść do krótkiego obalenia tych zarzutów. Zacznę od pierwszego. Jak rozumiem, że autor listu miał na myśli fundamentalizm religijny. Jest to dla mnie klasyczny przykład dyskredytacji poznawczej profesora Wolniewicza. Jego postrzeganie chrześcijaństwa, wiary katolickiej absolutnie nie można uznać jako fundamentalne, fundamentalistyczne w rozumieniu tradycyjnym, tradycyjnego credo i pewnego katolickiego sensus fidei. My wiemy, że koncepcja profesora była być może nieortodoksyjnie katolicka, niemniej obejmowała te fundamenty, które dla obrony i dla istoty chrześcijaństwa są najważniejsze. Sam profesor zwykł mawiać o sobie, że jest niewierzącym katolikiem. Jest to
jest to dla nas też wyzwanie, dla nas katolików, jak przyjmować takie stanowisko i jak patrzeć na kwestie nieuznawania całego credo przez tych, którzy są z nami, wśród nas w Kościele. To na Zachodzie często są rozważania właśnie jak nazywać, jak traktować tych, których nazywamy Christian friendly, czyli tych, którzy nie są obdarzeni łaską wiary, natomiast postrzegają Kościół katolicki jako skarbnicę i jako jedyny kluczowy fundament stojący na straży cywilizacji europejskiej. Drugim zarzutem, który wyłania się między innymi z tego listu, to dyskredytacja częściowo poznawcza, częściowo biograficzna. Ta droga profesora jest dość ściśle i dobrze opisana przez między innymi profesora Okołowskiego, profesora Musiała. Wiemy, że pan profesor postrzegał siebie jako marksistę do pewnych lat, natomiast przystąpił formalnie do, można by tak rzec, tej ideologii około 55 roku. Natomiast zaczął rozstawać się z nią od lat 60., co potwierdził między innymi w latach 80. nie tylko złożeniem legitymacji partyjnej, ale szeregiem artykułów, które pan profesor Okołowski między innymi przywoływał w swoim znanym artykule Chrześcijaństwo a Wolniewicz, naczelne wartości naukowego poglądu na świat. To rozstanie profesora z marksizmem, opisane również przez niego artykule eseju zatytułowanym dosłownie Pożegnanie z marksizmem, było spowodowane różnymi czynnikami, również tymi ideowymi. Pan profesor Wolniewicz odszedł od melioryzmu, czyli od przekonania, że człowiek ze swej natury jest dobry. Drugi ważny czynnik to ten, który spowodował, że pan profesor w sposób bardzo precyzyjny na przykładzie polskim empirycznie mógł obserwować, jak ideologia marksistowska się zawala i jednocześnie nie podejmuje żadnej sensownej próby zmiany, ewolucji. Mówił między innymi, że gdy zaczęło się okazywać, że w rzeczywistości społecznej rozwój społeczny nie przebiega zgodnie z teoretycznym wykresem, poczęto wykres ten, zamiast go zasadniczo rewidować, talmudycznie wykręcać, by nie naruszać dobrej nowiny, głoszącej, że rozwój społeczny zmierza automatycznie, choć poprzez rewolucję, do zniesienia wszelkiego ucisku i wyzysku przez człowieka. Kolejnym argumentem, który był wytaczany przeciwko profesorowi, był argument dotyczący jego rzekomego braku pozytywnego stosunku do demokracji, co rzecz jasna w świetle dorobku naukowego i postawy profesora było kompletnym nonsensem. Tak jak w przypadku rozstania z marksizmem, tak samo w przypadku demokracji, jego prodemokratyczne poglądy były ściśle związane z powrotem do chrześcijaństwa. Profesor postrzegał Kościół jako źródło demokratyzmu w naszej kulturze poprzez recepcję między innymi prawa rzymskiego, dorobku Hellady. Uważał, że prawa obywatelskie, które rozróżniał, jak wiemy, od praw człowieka, są ściśle związane z nauką Kościoła i z dorobkiem Kościoła. Jeśli jeszcze mogę dodać, przy okazji demokracji, warto podkreślić tą szczególną rolę Kościoła związaną z faktem, że Kościół
wedle profesora Wolniewicza musi pozostać niezależny i jego niezależność warunkuje powodzenie demokracji. To znaczy w momencie, w którym Kościół tą niezależność od państwa czy od sił kapitału traci, naturalną konsekwencją jest utrata demokracji i praw obywatelskich w dłuższym okresie. Tym samym podkreślał, że trójpodział władzy, zwłaszcza rola sądów, jest wtórna w stosunku do prawdziwego podziału między władzą świecką a władzą duchową, która jest faktycznym gwarantem wartości moralnych i pośrednio obywatelskich. Wreszcie, jak widzieliśmy w tym dość reprezentatywnym liście, panu profesorowi zarzucano bardzo negatywny stosunek do Unii Europejskiej. Co rzecz jasna, na przestrzeni lat w naturalny sposób ewoluowało, natomiast dorobek, uważny czytelnik profesora znajdzie wiele potwierdzeń, że pierwotnie pan profesor postrzegał Unię Europejską i proces jednoczenia kontynentu jako rzecz pożądaną, jako rzecz na naszym kontynencie poniekąd naturalną. Natomiast stawiał oczywiście od początku dwa podstawowe warunki. To znaczy, że nasze miejsce w tej strukturze musi być podmiotowe, stosownie do naszego potencjału. To po pierwsze, a po drugie, Unia Europejska nie może odchodzić od korzeni chrześcijańskich i od idei, które leżały u podstaw jej sformowania. Rzecz jasna, jak mówił, na tym organizmie próbuje się obecnie zaszczepić ideologię współczesnego lewactwa, co powoduje, że nasza refleksja nad udziałem w tej organizacji jest naturalnie bardzo potrzebna. Wreszcie jeden z poważniejszych zarzutów dotyczył rzekomego nacjonalistycznego czy wręcz szowinistycznego podejścia do oceny rzeczywistości społecznej. Ten zarzut jest moim zdaniem również nietrafiony, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że nadużywa się tego pojęcia szowinizm współcześnie. Uważam, że przychylam się do tych teoretyków, którzy mówią, że na współczesne pojęcie nacjonalizmu przesuwa się stare pojęcie szowinizmu, to znaczy definiowania siebie poprzez negatywny stosunek do innych krajów. Tym samym nadając samemu pojęciu nacjonalizm negatywnej konotacji, która sama z siebie taką nie jest. Zwłaszcza w Polsce, w naszej kulturze, w której ruchy narodowe nigdy nie podnosiły ręki, mówiąc kolokwialnie, na Kościół i na jego autonomię. Budowanie takich negatywnych konotacji z pojęciem nacjonalizm jest moim zdaniem nieuzasadnione. Pozwoliłem sobie też przywołać cytat ojca Bochańskiego, który oddaje pewien problem związany z ideą narodową w kontekście wiary chrześcijańskiej. To znaczy, brzmi on tak. Do ojczyzny podchodzić możemy dwojako, jak do czegoś bardzo nam bliskiego, ojcowskiego i jako pewnego narzędzia i odblasku boskiej chwały, z którym jesteśmy szczególnie związani. Te dwa podejścia opierają się z punktu widzenia katolickiego ostatecznie na tej samej podstawie, a mianowicie na miłości ku Bogu, którego nasza ojczyzna jest narzędziem i którego chwałę reprezentuje. Tym samym postrzeganie w sytuacji, w której nacjonalizm nie rości sobie żadnych praw do naruszania autonomii Kościoła, jest po prostu aktywnością
na rzecz chwały Boga. Jednocześnie ten pozytywny stosunek profesora do kategorii narodowych powodował, iż przestrzegał przed wieloma siłami, które faktycznie są zainteresowane rozmyciem idei narodowej. Natomiast z całą pewnością nie można mówić, że takich sił nie ma i że nie wolno stosować takiej dyskredytacji, ponieważ nie ma ona zbyt wiele wspólnego ze stanem faktycznym. Wreszcie kolejnym zarzutem była rzekoma islamofobia profesora. Profesor Wolniewicz postrzegał islam po prostu jako odrębną cywilizację, odrębną nam w wielu obszarach, moralnym, estetycznym, duchowym, prawnym, cywilizacyjnym, mówiąc najszerzej. Ci z Państwa, którzy słuchali uważnie głosu racjonalnego, pamiętają zapewne w tych odcinkach poświęconych islamowi dość radykalne przykłady, między innymi z krajów muzułmańskich, w którym te różnice były egzemplifikowane, opisywane. Między innymi kwestia kobiety, która uciekła od męża i za to obcięto jej, z tego co pamiętam, nos, tak? Tudzież listu muzułmanki amerykańskiej, w której mówiła, że odstępstwo od wiary mahometańskiej musi być karane śmiercią. Profesor Wolniewicz uważał, że taką z reprezentantami takiej kultury, takiej cywilizacji żyć wspólnie w pokoju nie możemy, ponieważ no nie możemy pozwalać na między innymi na obcinanie nosów kobietom, które rozstały się z mężem, który stosował przemoc. Dlatego jasno mówił, że dwie kultury w jednym państwie to kownik równie pewny jak dwie rodziny w jednym mieszkaniu. I znów, jako że staram się osadzić tą moją prezentację w kontekście katolickim, chrześcijańskim, to nadziei upatrywał przede wszystkim w moralnej sile naszej cywilizacji i w sile i stanowisku Kościoła powszechnego. Wreszcie w mailu, który widzieliście Państwo na początku, pojawia się takie określenie paskudna postać. To w socjotechnice nazywamy dyskredytacją charakterologiczną, taki opis impresyjno-emocjonalny, mający wywołać negatywne konotacje ze sobą. Profesorowi zarzucano czasami nieelegancką formę, werbalizowanie swoich argumentów w sposób nazbyt otwarty czy asertywny. Natomiast myśląc o tym zarzucie, przypomniał mi się dość ciekawy artykuł ojca Bochańskiego o bezwzględności walki, w którym dość precyzyjnie wyjaśniał, dlaczego jako obrońcy cywilizacji chrześcijańskiej i europejskiej, zachodniej, nie możemy stawiać kwestii estetycznych przed etycznymi. Pozwólcie Państwo, że przejdę przez te główne tezy ojca Bochańskiego, czyli pierwszą: w walce nie oglądaj się na nic poza jej potrzebami. Tutaj zarówno ojciec Bochański, jak i profesor Wolniewicz stawiali weto, dlatego że uważali, że bezwzględność zawsze prędzej czy później prowadzi do stosowania metod niegodnych i koniec końców nas niszczących wewnętrznie. Ciekawie opisał ten wątek u profesora Wolniewicza profesor Bartyzel przy okazji na czwartej, czyli najwyższym poziomie reakcji ksenofobicznej, którą opisywał też profesor Wolniewicz. Konkluzja była i ojca Bochańskiego, i profesora Wolniewicza bardzo podobna, że nienawiść i takie stosowanie wszelkich możliwych metod jest zawsze złem moralnym i śmiertelnym niebezpieczeństwem dla duszy osoby w niej pogrążającej.
W debacie, jeśli w ogóle można to nazwać debatą, pojawiają się pewne zarzuty wobec profesora. Najsłynniejszy dotyczy rzekomego zatapiania. Mam nadzieję, że w dyskusji zatapiania uchodźców, mam nadzieję, że w dyskusji poruszymy ten wątek i zastanowimy się, czy faktycznie to opisywane, czy zarzucane zatapianie sytuuje się w tym obszarze, czy też nie. Osobiście sądzę, że nie, ale przejdę teraz do kolejnego punktu, trzeciego, czyli w walce nie krępuj się estetycznymi kanonami działania. Jest zasadą nie tylko prakseologiczną, ale także etyczną. Co więcej, oparta jest na jednej z podstawowych norm etyki, która domaga się prymatu etyki nad estetyką w czynie. Nie wolno w żadnym wypadku stawiać piękna ponad dobro. Tu dalej cytat, pozwolę sobie go zacytować. W granicach naszej własnej etyki, a nie pseudoetycznego humanitaryzmu i czułostkowości, musimy być w walce bezwzględni. Nie oszczędzać przeciwnika, nie krępować się formami towarzyskimi, nie dać się zbałamucić propagandą współpracy i kompromisu, ale bić go czynnie, twardo i mocno. Myślę, że pan profesor wywiązywał się z tego, z tych obowiązków. Rewelacyjnie. Wreszcie ostatni zarzut z listu, którego przedstawiłem na początku. Rzec można największy. I który musimy, który rzecz jasna musimy pokrótce omówić. Po pierwsze kwestia zdefiniowania samego antysemityzmu. Pan profesor odrzucał wszystkie negatywne sprowadzanie antysemityzmu do bardzo prostych definicji czy pseudodefinicji, które de facto większość społeczności żydowskiej przedstawia jako negatywna postawa wobec ich przedstawicieli, wobec Żydów. Za antysemityzm sensu stricte uważał profesor Wolniewicz irracjonalną niechęć do Żydów. Natomiast niechęć czy bycie anty uważał, że może być też racjonalne, że wynika ona z chłodnej analizy przede wszystkim politycznej, w której możemy ocenić, czy ktoś zachowuje się wobec nas wrogo, czy też przyjaźnie. W takim sensie uznawał możliwość nazwania się antysemitą, choć starał się definiować siebie jako neutrosemita, jak opisywał w swych artykułach. Choć rzecz jasna, ta postawa ewaluowała, ona była ściśle skorelowana z zachowaniem społeczności żydowskiej względem nas i profesora jako takiego. Ale powiedzmy, że ta przypisywana, neutralna postawa była wypadkową argumentów w jakimś zakresie antyżydowskich, ale również prożydowskich. Omówię je pokrótce. Po pierwsze, pan profesor jako katolik naturalnie zachowywał wstępną rezerwę wobec społeczności żydowskiej ze względu na pewne prawdy wiary, które funkcjonowały przez 2000 lat. To znaczy z teologicznego punktu widzenia społeczność żydowska jednak odrzuciła naszego Boga, Jezusa Chrystusa, doprowadziła do jego ukrzyżowania, jednocześnie przez 2000 lat pielęgnowała niechęć do chrześcijaństwa. W swoim jednym z najsłynniejszych artykułów Fikcja judeochrześcijaństwa pisał m.in. tak: judaizm i chrześcijaństwo to są dwie odrębne religie i tradycje. Nie biegły nigdy razem, zawsze tylko obok siebie, osobno i całkiem niezależnie jedna od drugiej, w hermetycznej niemal izolacji. Ich odrębność widać we wszystkich czterech składowych, jakie można wyróżnić w każdej religii, w doktrynie, w kulcie, w organizacji oraz w obyczajowości. Owszem, chrześcijaństwo i judaizm mają jako religię pewien ważny punkt styczny, jest nim Stary Testament, ten pień monoteizmu. Punkt ten dzielą jednak z islamem.
Judaizm, chrześcijaństwo i islam to są trzy różne interpretacje Starego Testamentu, trzy różne sposoby jego rozumienia. Rozumienie żydowskie wyraża się w Talmudzie, rozumienie chrześcijańskie w Ewangelii, zaś rozumienie muzułmańskie w Koranie. Panie doktorze, mamy jakieś 5 minut. Dobrze. Jednocześnie postrzegał formułowanie tej zbitki judeo-chrześcijaństwo jako element socjotechnicznej, powiedzmy, wojny, wręcz można tak powiedzieć. Nazywał ją głęboką dywersją, o wiele groźniejszą niż pojedyncze skandale seksualne jakichś osób duchownych, tak silnie dziś nagłaśniane. Tak, no powtórzenie, służy za instrument do demontażu chrześcijaństwa. Ma mu odbierać wyrazistość, rozmywać jego historyczny kontur. Zauważamy w świadomości społecznej, działa ona tylko w jedną stronę. Judaizuje chrześcijaństwo, nie chrystianizując judaizmu. Wreszcie pan profesor, zwłaszcza w głosie racjonalnym, podkreślał, że społeczność żydowska od rewolucji francuskiej popiera ruchy lewoskrętne, niszczące kościół katolicki. I posuwał się do pewnej tezy mówiącej o tym, że ta niechęć i ta aktywność jest jednak niezależna od różnych odcieni ideowych społeczności żydowskiej, tak? Mam wrażenie, że ta teza jest trafna, zważywszy chociażby na obserwację tego, co się dzieje w Polsce, gdzie rabin Szudrich bądź co bądź reprezentant konserwatywnego odłamu judaizmu aktywnie wspierał protesty proaborcyjne, czy też ręczył w sprawie przedstawiciela LGBT pana Margoła. Jednocześnie dostrzegał również zaangażowanie finansowe w sponsorowanie różnych nurtów ideologicznych na uniwersytetach, w sektorze NGO, między innymi takich ruchów jak freudyzm, feminizm, LGBTyzm czy multikulturalizm. To ten ostatni aspekt uważał za szczególnie ważny, czy niebezpieczny dla naszej kultury. Uważał, że społeczność żydowska, jak mówił w programie w Głosie Racjonalnym, dzięki tej wielokulturowej ideologii rzeszą niebiałych imigrantów będzie mogła skutecznie chronić swoją plemienną integralność. Że przyniesie im to, że tak powiem, większe bezpieczeństwo, że w tak pomieszanym kulturowo społeczeństwie ich odrębność będzie niewidoczna. Jednocześnie obecność przedstawicieli innych nacji w naszych krajach tworzy dodatkową presję na Kościół oraz z czasem również na polityków, dając głosy wyborcze. Wreszcie, aczkolwiek tego aspektu pan profesor szeroko nie badał, również nie zamykał oczu na kwestię silnej obecności społeczności żydowskiej w świecie kapitału, który z pewnych względów był mu, jeśli chodzi o tą stronę analityczną, bliski. Dodatkowo dostrzegał też pewne spięcie, co tłumaczył w swoim fenomenalnym programie objaśniającym główne siły działające obecnie współcześnie w świecie, mianowicie niebezpieczeństwo powstania oligarchii etatystycznej, która jest wspierana przez kapitał, jest wspierana również przez środowiska lewackie i rozszerza obszar swojej kontroli na coraz większe obszary życia społecznego. Dotyczyło to również Kościoła, co, jak wiemy, w ujęciu profesora było bardzo dużym niebezpieczeństwem dla demokracji samej w sobie i praw obywatelskich. Proszę już o konkluzję.
Tak, dosłownie. Jeśli chodzi o przykłady, myślę, że mogliśmy zaobserwować dużą niechęć społeczności żydowskiej na przykładach chociażby stanowiska wobec wyboru Trumpa, czy częściowo w Polsce wyborów prezydenta Kaczyńskiego Dudy. Niechęć wobec Kościoła, o czym mówiłem. Pewną politykę dotyczącą wolności słowa, czyli zamilczania autorów krytycznych wobec społeczności żydowskiej, jak pan profesor mawiał, uderzaniem pałką antysemityzmu. Wreszcie, jeśli chodzi o zagrożenie dla demokracji i wolności słowa, zarzucał społeczności żydowskiej działania dyskrecjonalne. Posługiwał się tutaj znanym cytatem z Wittgensteina, którego niestety przytoczyć teraz nie mogę. Jest zbyt długi. Dodatkowo, oczywiście, walka z ideą narodową, to znaczy wykazywał tu paradoks, czyli chęć pozbawienia innych tożsamości narodowej przy jednoczesnym zachowaniu. Utrzymaniu swojej. Opisywał kulturę krytyki pod pojęciem pedagogiki wstydu w kontekście przede wszystkim polskiej idei narodowej. Tutaj, jeśli chodzi o Polskę, zarzuty miał szczególne. Uważał, że ta kultura krytyki czy pedagogika wstydu jest wręcz oszczercza. Chodziło przede wszystkim o zarzucanie nam udziału w Holokauście, przy jednoczesnym całkowicie wybielaniu swojego stanowiska w aktywności antypolskiej na Kresach, zwłaszcza w 1939 roku. Jednocześnie podkreślał niebezpieczeństwo kwestii wymuszenia odszkodowań bezspadkowych, które mają penetrować nasze zasoby cybernetyczne i sprawiają dodatkowe zagrożenie. Natomiast, tak jak wspomniałem, stosunek profesora do spraw żydowskich był pewną wypadkową, jakby pro i kontra. Jeśli chodzi o pro, to część badaczy zarzucała panu profesorowi wręcz filosemityzm. Przede wszystkim ze względu na fakt, że uznawał państwo Izrael, uważał je za najdalej wysunięty przyczółek cywilizacji zachodniej. Na łamach najwyższego czasu swego czasu przetoczyła się dyskusja na ten temat. Dodatkowo doceniał ich starożytny wymiar, uważał, że obok Chińczyków są jednym z najstarszych narodów, doceniał ich wytrwałość. Wreszcie nawoływał również, co jest widoczne w wcześniejszych artykułach z lat 90. przy okazji konfliktu o krzyże w Auschwitz, do pewnej wrażliwości Polaków na ich tragedię. Jeśli chodzi o krótkie podsumowanie, uważam, że jakby praca między innymi nad tym zadaniem, które dostałem, wybrałem sobie, uzmysłowiła mi, jak pan profesor ściśle był związany z od pewnego czasu z Kościołem i z ideą chrześcijańską, tak? Że te wszystkie zarzuty, które formułowano wobec profesora, koniec końców one są gdzieś głęboko antychrześcijańskie, antykatolickie. I one warunkują w jakimś sensie wszystkie pozostałe. Dodatkowo, więc jeśli chodzi o jakby pewne przesłanie pana profesora to i dorobek, to jednak utożsamiałbym bym go ściśle z myślą chrześcijańską. Dodatkowo, jeśli możemy powiedzieć o pewnym elemencie testamentu z tych pięciu haseł, które przedstawił, to zaliczyłbym do tego pewien daleko posunięty realizm w stosunku do społeczności żydowskiej, która
Dopóki, jak powiedział, bez głośnego i bez ogródek oświadczenia Knesetu i Światowego Kongresu Żydów, iż Auschwitz-Birkenau to były niemieckie obozy, wówczas nie uznamy, że został zrobiony realny krok ku pojednaniu. Że to przesłanie profesora w tym obszarze jest jednoznaczne i ono warunkuje powodzenie tych pięciu jego testamentowych zawołań, czyli Polska niepodległa, państwo silne, słowo wolne, odrębność narodowa utrzymana i chrześcijaństwo we czci. To by było, myślę, tak. Dobrze, na bardzo tyle. Dziękuję. Tu czas został przekroczony nieznacznie i przepraszam, że ja muszę interweniować, ale no to jest mój obowiązek, żeby wszystko przebiegało należycie. Te sprawy, które pan doktor pominął, to one oczywiście w dyskusji mogą być podniesione i pewnie będą. Oddaję teraz państwu głos. No, czekamy na pytania, jakieś komentarze do tego, co tu zostało wygłoszone. Bardzo proszę. Ja z poczucia obowiązku, żeby ktoś musi zabrać głos. Mam dwie drobne sprawy bardzo. Pierwsza co do interpretacji marksizmu, bo w tej, pierwsza, tak, w tej bajkowej, bajkowo-propagandowej, no profesor Broniewicz nic nie miał wspólnego, rzeczywiście obiecywano zniesienie wszelkiego wyzysku, tak jak tutaj referent powiedział, a w tej rzetelnej chodziło o zniesienie wyzysku klasowego wyłącznie. Także tam niedokładnie było powiedziane w referacie. A druga moja uwaga też formalna, taka, to mianowicie, żeby nie używać na seminariach filozoficznych słowa lewactwo. To jest słowo o charakterze czysto propagandowym i sam profesor Zoniewicz dał przykład, należy od niego odstąpić. Mówiono w czasach Polski Ludowej, mówiono o skrajnej lewicy, a profesor Broniewicz używał słowa lewoskrętność. Po to, żeby właśnie od tego propagandowego terminu odejść. Ja bym to samo proponował na stałe w tych seminariach. I to są te dwie moje uwagi, które może ożywią dyskusję. Pani Agnieszka, pani profesor Agnieszka Nowak, chciałabym zapytać. Dzień dobry. Ja z takim komentarzem. Z takim raczej komentarzem autobiograficznym do tego tematu. Ja pamiętam na jednej z konferencji, kiedy mówiłam o Henryku Eisenbergu, jednym z ulubionych filozofów profesora Bonicza, zwróciłam uwagę na jego przemiany intelektualne, które zachodziły w trakcie II wojny światowej. Wtedy Eisenberg właśnie tak trochę odchodził od idei narodowej, widząc no, do jakich ekstremów ta idea może doprowadzić. No i jak gdyby wskazywałam na jego żydowskie pochodzenie i wtedy profesor Wolnik się obruszył, ale tak obruszył się do żywego i mówi nie, przecież nie. Jego matka była, to było zresztą prawdą, tak, matka Wolniewicza, przepraszam, matka Eisenberga była Polką z pochodzenia. Ale wydaje mi się, że to zwracało jeszcze uwagę przy znaczy, niewątpliwie był do tego, do precyzji tutaj, był niezwykle przywiązany. Więc zwrócił mi uwagę, że popełniłam błąd, popełniłam, ale jednocześnie to jak gdyby zwraca uwagę na taki kontrast pomiędzy dwoma postawami Henryka Eisenberga,
który właśnie mając takie dość niejasne pochodzenie od strony tej męskiej, ojca i dziadka, pochodził z udokumentowanej rodziny żydowskiej, jego dziadek był rabinem, o ile dobrze pamiętam. Ale jednocześnie nosił to swoje nazwisko, nigdy go nie zmienił i no, stawał po stronie kultury europejskiej, w której się zakorzenił bardzo głęboko. Z kolei był głęboko skonfliktowany ze swoim przyrodnim bratem, Jurgiszem Wirskim, który jak gdyby już to pochodzenie miał pełne, a jednocześnie właśnie gdzieś to niby się rozmywając powodowało radykalne różnice ideowe między nimi. Więc wydaje mi się, że Wojniewicz był po prostu bardzo precyzyjny, jeżeli chodzi o właśnie taki ideowy wymiar. Czyli to nie chodziło o pochodzenie tak naprawdę. Jeżeli tutaj ta uwaga jego zaczynała się od pochodzenia, to wydaje mi się, że jej wnioski właśnie prowadziły ku temu, że Elsenberg był intelektualnie inną postacią niż Juliusz Wirski. Biorąc pod uwagę wszystko, co obaj wytworzyli, bo Juliusz Wirski też był literatem, mimo właśnie zapasującego w czasie, to był po prostu inny profil ideowy, inny profil filozoficzny i innego typu też sposób myślenia. Zresztą charakterystyczne jest to, że spotkali się po latach niewidzenia, dopiero Elsenberg spotkał żonę Wirskiego na jego pogrzebie. Także jak gdyby te różnice były na tyle głębokie, że ich życiorysy biegły całkowicie równolegle, nie przecinając się. Bardzo proszę, pan Berkowicz. Panie Berkowicz, ja chciałbym się odnieść, co mnie zainteresował pan pierwszy głos dyskusji odnośnie lewactwa, bo ciekaw jestem, w którym momencie profesor Wojniewicz zgodnie z tym głosem proponował odchodzenie od tego słowa, bo ja przypomnę sobie wykład na Uniwersytecie Warszawskim w bardzo późnym stadium życia profesora Wojniewicza, jak nie wiedział, na co widzę. Poproszony o poprowadzenie wykładu skutecznie przez studentów. To był wykład na temat filozofii Wittgensteina, ale tam padały rozmaite też pytania i odpowiedzi. Między innymi profesor Wojniewicz użył tego słowa i wyjaśnił dokładnie, co ono znaczy. To znaczy, i mówił też, że jeżeli ktoś znajdzie inne słowo, to może zamienić, ale nic złego i on na prawactwo by się nie obrażał. No, zdefiniował lewactwo, rdzeniem definicji lewactwa, i do pamięta, było dążenie do zmian, nie licząc się z naturą ludzką i za wszelką cenę. Lewoskrętność natomiast to jest coś raczej szerszego, ogólniejszego. Po prostu Wojniewicz dzielił społeczeństwo na formację A i formację B. Formacja B to właśnie lewoskrętna. I ona jest szeroka, natomiast lewactwo to jest raczej dużo węższa grupa, dużo bardziej radykalna i niebezpieczniejsza. Więc tutaj nie jestem pewien, trudno mi uwierzyć, że profesor Wojniewicz uznałby to słowo za propagandowe, od którego należy odchodzić. Nie? To ja w tej sprawie może zabiorę głos. W kwestii wyjaśnienia tutaj jakichś niejasności. No, w tej sprawie widać taką, myślę, leibnicjańską, koncyliatorską postawę profesora Wojniewicza, której niektórzy w ogóle nie rozumieją i nie dostrzegają. Otóż on kiedyś proponował, ja pamiętam, żeby nie to, żeby rzucić lewactwo, tylko żeby stosować tutaj symetrycznie prawactwo. Ale ponieważ jest to taki idiotyczny termin, który nie ma szans, żeby się przyjąć, prawda, jako naturalny, więc no nie da się tego zrobić w sposób sztuczny. Więc chcąc pozostać tutaj konsekwentnym, zaproponował taką dualistyczną terminologię, lewo i prawo skrętność. Ona, tak jak pan Berkowicz przed chwilą mówił, no nie jest synonimiczna. Lewoskrętność to jest całe spektrum postaw i prawoskrętność całe spektrum postaw. Lewactwo natomiast to by było coś biegunowego, tak jak tu zostało powiedziane. Więc ja rozumiem, że to słowo jest naładowane i jakieś idiosynkrazje budzi, no ale przy sprecyzowaniu jego znaczenia możemy się nim posługiwać. To zresztą jest nienormalne, żebyśmy próbowali to słowo wyrzucić, bo jego się nie da wyrzucić z języka.
Tu tylko chodzi o precyzję wypowiedzi, że, żebyśmy rozumieli, że używając słowa lewactwo nie stosujemy go jako obelgi, tylko że kryje się tutaj pod tym słowem, no to ta lewoskrętność radykalna. To tyle w tej sprawie, natomiast ja bym proponował, żebyśmy wrócili do sedna referatu pana doktora Balcerowskiego, a uświadomiłem sobie, zapoznawszy się wczoraj z tym referatem, a moja rola była tylko taka, żeby tutaj pomóc jakoś go skrócić, bo materiał był ogromny, uświadomiłem sobie, że Szakoł to państwu chcę poddać pod dyskusję, zresztą pan doktor tę tezę też sformułował dzisiaj na końcu w konkluzji, że wszelkie ataki na Wolniewicza to są ataki na chrześcijaństwo, koniec kropka. Nikt nie atakuje w prawurą ontologii sytuacji, bo po co miałby to robić? Na to może tam zaproponować jakieś inne alternatywne ontologiczne rozwiązania. Natomiast to wywołuje emocji. Natomiast ataki na Wolniewicza to są ataki na jego aksjologię i to są ataki na jego antropologię, one są chrześcijańskie. Tu się opozycja może pojawić od razu, obiekcja silna. No jak to? Przecież część ataków na Wolniewicza, nie badałem tego liczbowo, ale pewnie liczbowo ogromna część ataków na Wolniewicza to ataki ze strony katolików. No i jak z tego wybrnąć? No bardzo prosto, no zgodnie z tą wizją profesora, którą wielokrotnie prezentował, przez naszą cywilizację biegnie rozpadlina, czy jak on to nazwał, wielkie pęknięcie. Są ci L, lewoskrętni, są ci P, prawoskrętni. Prawoskrętni to już dodaję dla jasności zupełnie naszej dyskusji dzisiejszej. Trzymają się tradycji, trzymają się jakichś organicznych społecznie rozwiązań, a ci L, lewoskrętni, to są jacyś nowatorzy, eksperymentatorzy, którzy chcą przerabiać naturę ludzką. No i Kościół jest rozpołowiony. Więc byłoby tak, że to są ataki lewoskrętnych, włącznie z tą częścią Kościoła lewoskrętną. Profesor używał takiego rozróżnienia Kościół walczący i Kościół bezzębny. Więc to atak na Wolniewicza to jest atak na Kościół walczący, a żeby to nie było jakieś oderwane i abstrakcyjne, no to przecież Państwo wiecie, no tu się używa różnych takich też właśnie dualistycznych zestawień. Na przykład Stanisław Lem w swoim sporze z Leszkiem Kołakowskim. Ten spór zresztą toczony był wokół różnych rzeczy, toczył się 40 lat, mówi, że jemu nie odpowiada wykładnia chrześcijaństwa Kołakowskiego. Lem mówi o dwóch wykładniach. I to by była właśnie ta Kołakowskiego wykładnia antyaugustyńska, czyli ta bezzębna, i wykładnia, która trafiała do przekonania czy do serca Stanisława Lema, no właśnie augustyńska, czy neoaugustyńska, czy właśnie no, Kościół walczący. Więc atak na Wolniewicza to atak na Kościół walczący. I jeszcze może jedna rzecz, żeby tego znowu wyrażenia Kościół walczący tu nie rozumieć jakoś bez sensu. No co to jest Kościół walczący? To jest Kościół rygorystyczno-hierarchiczny. To są jakby dwa filary. To, co najtrwalsze w chrześcijaństwie i co najwspanialsze, co się udało przez 2000 lat zbudować. Rygoryzm obyczajowy, nie mający sobie równych. W żadnej innej cywilizacji, w żadnej innej religii czegoś takiego nie ma. A z drugiej strony właśnie na tym rygoryzmie obyczajowym oparta hierarchiczność społeczna. Hierarchia ma być aksjologiczna, ma być wedle rygoryzmu, a nie jakakolwiek inna. I to są dwie rzeczy, których bronił profesor i które są no, zażarcie atakowane. Przepraszam za długą moją wypowiedź, ale próbuję tutaj Państwa maksymalnie jakoś sprowokować. Bardzo proszę, pan profesor Bigaj. Dziękuję bardzo. Ja chciałem jeszcze na moment wrócić do kwestii językowej, lingwistycznej, tej kwestii lewackiej. Bo mi się przypomniała taka pewna anegdotka, którą słyszałem profesora Omyły, jeśli dobrze pamiętam. To historia jest następująca. No, jak pewnie część Państwa dobrze wie, w ontologii podejmuje dyskusję różnego rodzaju stanowisko ontologia rzeczy, reizm i stanowisko, którego byłam na przykład
Ormiński i stanowisko ontologii sytuacji, czy też faktów, której oczywiście bronił profesor Wojniewicz. I podczas jakiejś dyskusji ponoć właśnie Kotarbiński użył takich terminów rzeczowcy i fakciarze. Rzeczowcy to ci, którzy właśnie uważają, że istnieją rzeczy, a fakciarze, że fakty. Na to właśnie profesor Wojniewicz z przekąsem powiedział, że to tak jak powiedzieć fachowcy, kanciarze. Także no, generalnie rzecz biorąc, ten termin lewarstwo to jednak ma wymiar negatywny. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli przez tą końcówkę ctwo, które się tam kojarzy z różnymi brzydkimi słowami, to troszkę ma taki wydźwięk negatywny. Dziękuję. Bardzo proszę, kto z Państwa? Pan profesor Zubelewicz. Kilka uwag nasuwa się. Pierwsza, powiedzmy, powiedział Pan, że we władzy można wyodrębnić władzę świecką i duchową. I tak rzeczywiście jest w tekście o chrześcijaństwie i w niektórych innych tekstach. Ale w jednym przypadku użył profesor Wolniewicz innego podziału, mianowicie władza świecka i duchowna. Dopełnieniem świeckości nie jest duchowość, tylko duchowność. A dopełnieniem duchowości nie jest świeckość, tylko materialność, władza materialna. Akurat do tego jeszcze, mam nadzieję, wrócę, gdy będę omawiać strukturę władzy według Wolniewicza. To jedna rzecz. Druga sprawa, już chodzi o demokrację. Otóż Wolniewicz wyróżnia jeszcze demokrację zwykłą i liberalną. W tekście z pedagogiki, ogólnej, tak. Otóż tam w demokracji zwykłej występuje rygoryzm w sferze obyczajowej i liberalizm w sferze politycznej. Istnieje wolność słowa, wolność myśli i słowa. Natomiast w liberalnej jest odwrotność tego, czyli rygoryzm jest w sferze politycznej, a liberalizm w sferze obyczajowej. A rygoryzm w sferze politycznej to jest polityczna poprawność. I no, tam są różne tam słowa politycznej poprawności i słowa klątwy i najgorszym grzechem politycznej poprawności jest antysemityzm. Według Wolniewicza on tego w tekście nie zawarł tego, ale na jednym wykładzie tak to ujął, to zagadnienie. Dalej powiedział pan w referacie, że był zwolennikiem Unii Europejskiej, zarzucało się mu, że był przeciwnikiem. Pan tutaj akurat bronił słusznie. Profesor Wolniewicz był zwolennikiem Unii Europejskiej, przy czym przyjmował takie dwa założenia, dlaczego Unia Europejska powinniśmy popierać. Otóż, że będzie to jakby większa możliwość obrony przed południem i przed Azją, że mniej będzie wtedy tak, uchodźców przyjmowanych. To jest takie założenie przyjmował. A drugie, że no było tyle już wcześniej wojen, to że myślał, jak sądzę, o tych dwóch wojnach i pisał zresztą światowych, że dobrze byłoby, żeby nie było trzeciej wojny światowej. Dlatego Unia Europejska miała być tym rozwiązaniem dobrym. Chyba zorientował się, że jeżeli chodzi o tych uchodźców, no to wprost przeciwnie. Unia Europejska przyjmuje uchodźców. W związku z tym nie te założenia były przyjęte przy tworzeniu Unii Europejskiej. Założenia były inne. A te założenia inne to znaczy stworzenie komunizmu w Europie. Unia Europejska zmierza do komunizmu. Jest pierwsze zdanie manifestu komunistycznego. Państwo być może niektórzy pamiętają. Ale manifest z Ventotene o tym mówi z 1941 roku i Biała Księga Unii Europejskiej z 1 marca 2017 roku też o tym mówi, że będziemy realizować założenia komunisty włoskiego Altiero Spinelli.
Także. Ale tego nie było widać na początku XXI wieku. Z tego czasu pochodzą, większość pochodzi wypowiedzi profesora Wolniewicza dotyczących naszego akcesu w Unii Europejskiej. Tam przypominam sobie jeszcze argument padał taki, no niebanalny moim zdaniem i dodałbym zrealizowany w jakiejś mierze. Otóż mówił profesor Wolniewicz, że to jest dla nas bardzo korzystne, dlatego że te standardy obyczajowe, które są na Zachodzie żywe, które nie zostały rozdeptane brakiem państwowości, podległości, że one jakoś do nas wrócą, w nas się odrodzą, odżyją. Na przykład uprzejmość w urzędach, prawda? No ta uprzejmość w urzędach się zwiększyła. Tak wynika przynajmniej z mojej indywidualnej obserwacji, ale nie tylko mojej. Czystość podwórek, dbałość o płoty, różne takie rzeczy banalne, no to przecież nie jest jakiś PGR, kraj, w którym żyjemy, a przypominam sobie, że tak to było. Więc te standardy obyczajowe to był ważny argument profesora Wolniewicza, że my zawsze byliśmy częścią Europy, należy nam się powrót do tej Europy, uczestniczenie w niej, no a zyskamy na tym tyle przynajmniej, że jakieś te standardy się u nas tutaj podniosą, które były zdeptane. Natomiast później przecież, no pan Zubelewicz to doskonale wie, no profesor Wolniewicz dostrzegał jeszcze za swojego życia, w jaką stronę Unia dryfuje i że to jakaś jest mutacja, prawda, nawet to nazywał mutacją tego, co było wcześniej. Od tu jednak nie do końca się zgodzę. Otóż traktat z Maastricht był przyjęty w 1993 roku i wtedy to Konfederacja, która była we Wspólnocie Europejskiej, została zamieniona na federację i od tego czasu, że tak powiem, pogłębia się federacja w Unii Europejskiej. To jedna rzecz. Druga rzecz, ideologia gender była przyjęta w traktacie amsterdamskim w 1999 roku. W związku z tym my, wchodząc w 2004 roku do Unii Europejskiej, no jakby wiedzieliśmy, czy niektórzy wiedzieli, że to ta ideologia musi być wprowadzona. Co widać w ostatnich latach, ona jest wprowadzana. Oczywiście rządzący mogą mówić tak lub inaczej, ale mówią to tak pod publiczkę, natomiast faktycznie to będzie realizowane, to nie ulega wątpliwości. Ja bym powiedział w imieniu, no nie mam prawa może, ale tak tutaj samozwańczy adwokat Wolniewicza, tak myślę, że tak by profesor dzisiaj powiedział, nie doceniliśmy tego. Myślę, że on by tak powiedział, że to się nam nie wydawało tak groźne, jak w rzeczywistości jest. Ja myślę, że on tak by to skomentował. No byliśmy naiwni, no to tak. Zgoda, tak. No, ale to nie, jakby nie wyjaśnia sprawy do końca. I teraz dalej była sprawa, zarzut taki, że on był islamofobem. No był islamofobem. Islamofobia jest wśród słów klątw. To jest właśnie to pojęcie, które no jakby trzeba potępiać. On był, ponieważ bronił tej tożsamości Europy, bronił tożsamości Polski. I w tym sensie, w jaki sposób można powstrzymać uchodźców? Jest tylko jeden sposób, fizyczny. Broń jest i tak można powstrzymać, a nie poprzez perswazję. To zresztą takie jest mniemanie, że w wychowaniu można przez perswazję coś osiągnąć. Raczej nie. A tym bardziej w sprawach takich jak tutaj przyjmowania owych uchodźców. Używa przy okazji, warto może, o czym zresztą pan mówił, profesor Wolniewicz używał terminu nachodźca. To jest połączenie najeźdźca i uchodźca. Ja bym powiedział, że to nie są nachodźcy, to są najemni nachodźcy. Oni byli zaproszeni tutaj, do Europy i w dalszym ciągu są zapraszani zresztą. A zostali zaproszeni, żeby tutaj wprowadzić ten cel, który Unia Europejska planuje zrealizować i z każdym dniem ten cel realizuje. Uchodźcy będą wykorzystywani no przede wszystkim do rozbicia chrześcijaństwa. Powstanie z tego armia europejska, jak można przypuszczać.
I w tym celu są potrzebni. Panie profesorze, może byśmy udzielili głosu panu doktorowi Balcerowskiemu, bo ja sobie przypominam, że on tutaj przerwał swój wywód, kiedy mówił o strzelaniu do owych nachodźców i chętnie byśmy posłuchali, a jest dobra okazja, żeby pan tutaj odpowiedział na te wątpliwości pana Zubelewicza. Jeśli mogę, dosłownie dwa słowa wobec wcześniejszych uwag. To pana profesora, ja bazowałem na artykule Pożegnanie z marksizmem, tak? Mówiąc o ucisku. I tam po prostu znalazłem takie oto słowa, które zacytowałem. Zamiast go zasadniczo rewidować, talmudycznie wykręcać, by nie naruszyć dobrej nowiny głoszącej, że rozwój społeczny zmierza automatycznie, choć poprzez rewolucję, ku zniesieniu wszelkiego wyzysku i ucisku człowieka przez człowieka. Nie było w tym zdaniu, czy w tym wywodzie mowy o ucisku klasowym. Tak? Stąd taki, a nie inny cytat. Jeśli chodzi o uwagę pani... Wolniewicza, tak? Tak, tak, z Pożegnania z Jeśli chodzi o uwagę pani profesor, to oczywiście profesor Wolniewicz nie był rasistą, więc kwestie pochodzenia nie miały dla niego znaczenia. Wielokrotnie mówił o Polakach żydowskiego pochodzenia. Tu jakby mówiąc o kwestiach żydowskich miał zupełnie coś innego na myśli niż pochodzenie, tylko jakby... No dwóch jego ukochanych filozofów, Wittgenstein i Elsenberg, to byli przecież Żydzi z pochodzenia, no to jest jasne. Tak, tu chodzi bardziej o kwestie ściśle tożsamościowe i siłą rzeczy polityczne, tak, a nie pochodzeniowe. Jeśli chodzi o lewactwo, no to dyskusja już tutaj się odbyła. Ja stałem na stanowisku, że jednak stoję na stanowisku, że pan profesor miał na myśli, mówiąc o lewactwie, ujmując to w takiej formie, podkreślał jednak irracjonalny charakter tego sposobu myślenia i jednocześnie w tym sensie wykluczający poza poważną debatę, tak? Tak jak jako jedyny, przynajmniej mnie jest to wiadome, że jedyny jako pierwszy zaprotestował przeciwko powstaniu Wydziału Gender na Uniwersytecie Warszawskim, właśnie argumentując to irracjonalizmem, braku racjonalizmu tych nauk. Przepraszam jeszcze na sekundę, bo przypomniało mi się co do tych terminologicznych sporów, językowych, lingwistycznych. No, dobrze widać to w takiej anegdocie. No to może nie tyle anegdota, co przytaczam pewien fakt. Czesław Miłosz, kiedy wyprowadził się z Polski, mieszkał w Paryżu, związał się z Giedroyciem, z kulturą paryską. No to są liczne relacje, jak oni tam się obrzucali, oczywiście na żarty stekami. Czesław Miłosz był komuchem, a Giedroyć był faszystą. Więc oczywiście przy pewnym rozumieniu tych słów da się ich używać, nawet żartobliwie, prawda? No więc jeżeli traktujemy lewactwo jako inwektywę, no to bardzo łatwo nam jest znaleźć jakąś symetryczną inwektywę po prawej stronie. Przecież takich w języku jest pełno i można znaleźć. Natomiast jeżeli pojęcia definiujemy, jakkolwiek nawet prowizorycznie definiujemy, że nie chodzi nam tutaj o obrzucanie się obelgami, tylko o pewien skrajny pogląd lewoskrętny, no to wtedy chyba nie ma tych problemów z nadużyciem języka. Przerwałem, bardzo proszę. Tak, jeśli chodzi o uwagi pana profesora, to... Jeśli chodzi o kwestie islamofobii, to ja myślę, że na podobnej zasadzie jak w kwestii antysemityzmu, pan profesor miał na myśli to, że my nie możemy mieć negatywnych w rozumieniu politycznym nastawień do określonych grup narodowych czy społecznych. One, te postawy nie mogą być motywowane irracjonalnymi przesłankami, tak? A fobia czy antysemityzm trzewienny, chyba tak nazywał go profesor, jest elementem myślenia znowu czego irracjonalnego, nieracjonalnego. Tylko w tym sensie mówiłem o fobii, a zarzuty profesora wobec kultury islamu i wobec nachodźców no nie miały charakteru irracjonalnego,
tylko racjonalny. Stąd mówiłem o dyskredytacji, czyli jakby no nie, użyciu niepoprawnego de facto zabiegu socjotechnicznego. A przy tej okazji, no to jest kwestia oczywiście i przy okazji eseju Bochańskiego, ojca Bochańskiego, który przywoływałem, to oczywiście o bezwzględności walki, to my z racji tego, że profesor był no, szalenie intensywnie atakowany za ten zwrot, tak? To widać bardzo dobrze między innymi w sieci, to znaczy zatapiać. Ja to próbowałem przesunąć do tej dyskusji o powiedzmy wojnie sprawiedliwej, tak? I o metodach, których używać nie można. Zadając pytanie, bo odpowiedzi na to pytanie nie udzielałem. Być może możemy podyskutować i spróbować dać taką odpowiedź, tak? Czy strzelanie do uchodźców jest już elementem zbliżającym się do nienawiści, tego co i Bochański i profesor odrzucali, czy jednak może to być działanie racjonalne, dopuszczalne i będące elementem w jakimś sensie wojny sprawiedliwej. Jeśli chodzi o Unię Europejską, no to tak, zgadzam się, dziękuję też za przypomnienie tych spraw chociażby genderowych, ale z 99 roku, ale no tak jak pan profesor mówił, no nikt z nas nie spodziewał się, że ta ewolucja nastąpi tak szybko i że te narzędzia zostaną użyte. Myślę, że pan profesor chociaż już w ostatnich latach, w 2015-16, mówiąc w głosie racjonalnym o brukselskich szympansach i jakichś innych takich zjawiskach, no coraz bardziej dostrzegał to niebezpieczeństwo i myślę, że dzisiaj jednoznacznie głos by jego brzmiał właśnie, że pozwolić na to nie możemy, ponieważ no nie jest to Unia, do jakiej wstępowaliśmy i nie są to warunki, czyli nasza podmiotowość i brak lewactwa, te warunki nie są spełnione. Bardzo proszę. Jeśli można, zdanie komentarza. Marcin Posierpski, ja do sprawy komunizmu rzekomego pana profesora Wolniewicza, bo ta sprawa najczęściej, jeżeli się w ogóle pojawia, czy ten zarzut, mówię zarzut, bo jeżeli on się gdzieś pojawia, to jest właśnie jako zarzut traktowany, a nie jako jakieś opisowe sformułowanie, to najczęściej pojawia się jako zarzut formułowany raczej przez prawą stronę, a nie lewą stronę, bo po co lewa strona miałaby mówić o kimś, że ktoś jest komunistą, chcąc go zdyskredytować. Więc jeżeli już, to z prawej strony zdarza się, że ktoś tak o panu profesorze Wolniewiczu mówi, tylko że ten zarzut jest oparty o dwie fałszywe przesłanki. Mianowicie po pierwsze dlatego, że należał do PZPR-u, a po drugie dlatego, że sam się określał jako marksistę. Na podstawie tych dwóch przesłanek buduje się zarzut, że pan profesor był komunistą. Przy czym po pierwsze, samo sformułowanie komunista jest problematyczne, aczkolwiek można je steoretyzować i jakoś sklasyfikować i na podstawie pewnych fundamentalnych poglądów wyodrębnić. Natomiast te dwie przesłanki no, są o tyle fałszywe, że po pierwsze przynależność organizacyjno-polityczna, czyli partyjna, nie determinuje powiedzmy filozoficzno-ideowych przynależności. Mogą być oczywiście pewne zależności, często są, ale nie ma tu żadnej determinacji. To po pierwsze. Po drugie, no, pan profesor oczywiście o tym, jak należy rozumieć jego marksizm, mówił wielokrotnie. To znaczy jako pozytywny stosunek do pewnych spostrzeżeń Marksa, jeśli chodzi o naturę kapitału, czyli powiedzmy o charakterze ekonomicznym.
no a nie tym antropologicznym. I w tym sensie nie da się powiedzieć o kimś, że jest komunistą, kto nie jest optymistą antropologicznym, kto nie jest melioristą. To jest po prostu niemożliwe, ponieważ bycie komunistą po prostu zakłada, jest to jeden z warunków koniecznych bycia komunistą, optymistyczną antropologię. Dlatego argumentem wystarczającym, żeby odrzucić tego rodzaju zarzut w tym wypadku, jest stwierdzenie, że pan profesor Bogusław Wolniewicz nie był melioristą, czy inaczej nie był optymistą antropologicznym i w związku z tym nie mógł być komunistą w sposób oczywisty. To tylko taki komentarz do tego, ale proszę bardzo. Ja poszedłem troszeczkę... Pan Maciej Gemik. Tak, właśnie, przepraszam, ja zawsze o tym zapominam. Tak, Maciej Gemik, bardzo dziękuję, że mnie pan profesor wyręczył. Po tym, jak właśnie pan profesor Okołowski opublikował artykuł Wolniewicz a chrześcijaństwo, zastanawiałem się, czy ja mogę jeszcze jakoś podręczyć pana profesora. Ostatecznie listu do niego nie wysłałem, bo spotykamy się po wielu latach od publikacji tego artykułu, ja żaden list z mojej strony nie padł. Natomiast oglądałem wtedy film, zdaje się to był Germana, Wittgenstein, i tam jest, mam nadzieję, że prawdziwy dialog, gdzie Wittgenstein w pewnym momencie mówi, że odpowiedzi są u Dostojewskiego, Tołstoja i świętego Mateusza. Ja pomyślałem sobie, że skoro Wittgenstein powiedział, że odpowiedzi są u świętego Mateusza, to może skoro cenił Wittgensteina Wolniewicz, to może znajdę jakieś łączniki pomiędzy Ewangelią świętego Mateusza a Wolniewiczem. Znalazłem ich 17, ale nie chcę robić koreferatu, więc wynotowałem sobie 3 albo 4 i chciałem je tu przedstawić, skoro taki mamy tytuł dzisiejszego referatu. Mianowicie, bądźcie roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Roztropność kojarzy mi się z myśleniem. Myślę, że kto jak to, ale pan profesor Wolniewicz myślenie wielce aprobował. Następnie w Ewangelii Mateuszowej mamy przypowieść o talentach, gdzie mamy potępienie strachu i bezczynności, a pochwałę pracowitości i aktywnego działania. No wypisz, wymaluj, profesor Wolniewicz. Następnie odniósłbym się również do tego, że ogólnie postawa Chrystusowa jest postawą aktywnego głoszenia w to, co się wierzy. Czy ktoś z Państwa zna przykład bardziej zaangażowanego człowieka w aktywne głoszenie tego, co wierzy, bez oglądania się na opinie innych, niż profesor Wolniewicz? I ja nie znam. To znaczy, ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić. I jest taki artykuł o Marianie Przełęckim, gdzie pan profesor Wolniewicz wspomina wywiad ostatni chyba, jakiego w życiu udzielił profesor Marian Przełęcki, i tam się pojawia takie zdanie, że on mówi, że jego postawa w życiu to była postawa człowieka, który siedzi i z dystansu obserwuje, jak przemija świat. No i to z tego wręcz jakieś takie złość profesora, wręcz jakaś wyziera z tego tekstu, że ta postawa to by się chyba dzisiaj, właśnie dzisiejszemu światu podobała i się temu przeciwstawia. Wydaje mi się wobec tego, że w pewnym rdzeniu ta postawa profesora Wolniewicza, aktywna właśnie, jest bardzo chrześcijańska. Kolejna sprawa. Również w Ewangelii Mateuszowej znajdziemy fragment o nie, że się nie chowa światła pod korcem. Zdaje mi się, że również profesor Wolniewicz mówił wiele o tym, jaka jest rola profesury. To znaczy, żeby mówić, żeby przekazywać ludziom tą wiedzę tak, żeby oni potem swoje myśli własne, bo są innymi sprawami na co dzień w życiu zajęci, jakoś się potem w sobie odnaleźli. No to chyba jest właśnie to niechowanie światła pod korcem. To sprawa kolejna. Do tego trzeba powiedzieć, profesor Wolniewicz swojej wiedzy no, udzielał innym gdzie tylko mógł i jak mógł. Ostatnia sprawa jako komentarz do tego referatu pańskiego, do referatu pana doktora. A propos tego Christian Friendly, no jest 10 godzin materiału, gdzie pan profesor Wolniewicz wypowiada się w Radiu Maryja i no to jest jakiś przykład tego, jak można traktować kogoś, kto nie do końca jest wierzący i dać mu pełnię wypowiedzi. No pan profesor tam się z reguły ci ojcowie w ogóle nie włącza, ja nie słucham Radia Maryja na co dzień, przesłuchałem te 10 godzin i to chyba nawet wielokrotnie.
rzadko kiedy pada tam nawet jakiś komentarz ze strony tych ojców, tylko jest dzień dobry, witamy pana profesora, doktora habilitowanego Bogusława Wolniewicza. Koniec. I w tym momencie jest dzień dobry i 25 minut wypowiedzi. Ewentualnie jeszcze, a czy mógłby jeszcze pan profesor dopowiedzieć? Po czym jest następne na przykład 10 minut. Dziękujemy serdecznie, zarzucone światło prawdy. Szczęść wam Boże, aleluja i do przodu, bach, koniec. No, jest to jakiś przykład dla mnie na to, jak mogło wyglądać traktowanie takich osób. I do tego komentarz również samego profesora. W pewnym momencie pan Tomasz Zomer, nie pamiętam dokładnie tego pytania, ale odpowiedź pana profesora Wolniewicza jest taka, że sekciarstwem zawiewają mi takie pytania, czemu w rozgłośni ateistycznej nie miałby się wypowiadać katolik i odwrotnie, czy tam coś takiego. W związku z czym, no, to jest, w każdym razie te 10 godzin jest jakimś pokazem tego, jak można to robić. Jakie teraz są obyczaje w Radiu Maryja? Nie mam pojęcia. Jakie były wcześniej? Też nie wiem, bo nie słucham. Natomiast te 10 godzin, no tam pan profesor mógł mówić absolutnie z tego, co tam słychać, co chciał, nikt mu w tym nie przeszkadzał i na pewno wielokrotnie mówił rzeczy, które mogły być nie po linii, bo tam o Gomułce zdaje się też są przynajmniej 3 wypowiedzi, które mogły się pewnie ojcom nie spodobać. Nigdy żadnego jakiegoś oporu ze strony tych ojców ani chęci przerwania, ja no tam wśród tych 10 godzin ja nie znalazłem. No i tyle miałbym do powiedzenia, mam nadzieję, że jakąś wartość te uwagi miał. To wszystko z mojej strony. Dziękuję. Tego Gomułkę nieszczęsnego to Kościół też jednak powinien cenić. Z dzisiejszej perspektywy to dobrze widać, bo przecież tysiąclecie chrztu przypadło za czasów Gomułki i ono było w Polsce obchodzone. Tysiąclecie chrztu Rusi, jeśli się nie mylę, przypadało 20 lat później za Gorbaczowa i też się odbyło, bo był Gorbaczow, ale za Breżniewa by się nie odbyło. Czczenie tysiąclecia Rusi, natomiast za Gomułki chrzest Polski, prawda, no to pewnie zasługa kardynała Wyszyńskiego ogromna, ale jednak ten Gomułka na to pozwolił, więc to Gomułka to nie jest największa skaza, jaka w Radiu Maryja się może pojawić, to tylko tyle. Bardzo proszę. Tak, bardzo dziękuję panom. Pozwolę sobie zacząć od drugiego z nich. Tak, no, bardzo ciekawe pańskie uwagi, skoro pan profesor przywołał kardynała Wyszyńskiego, błogosławionego kościoła, to on też ciekawie w dziennikach opisuje, jak ten świat marksistowski i katolicki się przenika w pewnych obszarach. I jak Kościół powinien współpracować w tych obszarach. Ale to jeszcze nie oznacza, że poza tym, że są pewne części wspólne, nie ma rzeczy niewspólnych. Tak? I teraz przeskakując do pańskiej wypowiedzi, jednak mam wrażenie, że raczej świat prawicy i raczej świat katolicki uznaje po prostu drogę profesora Wolniewicza taką, jaką ona faktycznie była, również w tym wymiarze politycznym, ale jednocześnie i wydaje mi się, że jednak melioryzm towarzyszył profesorowi w latach powiedzmy 50. do 60. Tak? Tutaj nie mam 100% pewności, ale wydaje mi się, że sensu stricte, jeśli chodzi o to kryterium, pan profesor marksistą był. Natomiast mam odczucie, że prawa strona uważa, że po prostu ksiądz profesor przeszedł takie czy inne nawrócenie i takich przykładów jest wiele, od tych największych przez również świętych Kościoła, jak święty Paweł czy święty Augustyn. I to jakby nie powinno zafałszowywać tej wcześniejszej drogi. W przypadku profesora komunistycznej. I mam jednak wrażenie, że te głosy krytyczne wobec tej przyszłości profesora pochodzą z lewej albo centralnej strony, powiedzmy, spektrum ideowego i politycznego, a nie z prawej strony. To tyle. Natomiast jeśli jeszcze mogę do Christian Friendly wrócić.
Z jednej strony oczywiście tak jest, tak, ale no też, że to było wspaniałe, podziękowania dla księdza doktora Rydzyka za to, że taką platformę dał profesorowi. To była chyba oprócz najwyższego czasu podówczas jedyna platforma, taka względnie duża. Natomiast wydaje mi się, że też no, na te kwestie no, nieco doktrynalne do końca zamykać oczu jakby Kościół nie może, tak? Bo to jest zawsze pewna obawa, czy jednak odrzucenie w jakimś sensie objawienia, co jest związane z odrzuceniem pewnych elementów credo, nie jest de facto pewną poważną propozycją, tak? No a to już jest sprawa dość od strony doktrynalnej poważna, przyzna pan, tak? Nie, to ja nie sugeruję rozwiązań. Ja tylko podałem przykład, że takie coś się odbyło, że jest i że no widać było, to trzeba byłoby raczej osoby, które były blisko profesora, zapytać o to. To jest tylko pewne moje wrażenie, natomiast tam profesor zdawał się, po tonie głosu wnioskuję, czuć bardzo dobrze, jako osoba faktycznie, no nie wiem, szanowana i ceniona. Pamiętam też jakąś jego wypowiedź, w której wspomniał, że kultura wypowiedzi tych ojców, którzy nie są profesjonalnymi dziennikarzami, no jego samego jakoś nie wiem, czy cieszy, czy zaskakuje, że oni o tą językową stronę, czy w ogóle kulturę prowadzenia tej rozmowy z nim dbają w taki sposób, że naprawdę ci inni dziennikarze w innych miejscach, no to mogliby się od nich uczyć. I to i widać było, ja nie wiem jak to nazwać, no może inaczej mówiąc, słuchając też wielu godzin głosu racjonalnego, niełatwo jest usłyszeć uśmiechniętego Wolniewicza. A tam w tym Radiu Maryja to ten Wolniewicz często był uśmiechnięty. I teraz jest pytanie, z czego to wynika? Ja nie wiem. Nie potrafię to jakby... To ma swoją prostą przyczynę. No to wszyscy nauczyciele akademiccy to wiedzą dobrze, bo przez półtora roku prowadzili zajęcia online. Zajęcia online są smutne. Bo się człowiek musi gapić w ekran, nie ma widowni, nie ma publiczności, nie ma rozmowy żywej. No, to wynika z kontaktu z ludźmi. Uśmiechnięty Wolniewicz, tam gdzie są ludzie, a tam gdzie on sam siedzi przed kamerą, no to już tego nie ma. Myślę, że to prosta sprawa. A co do Mateusza Ewangelisty, no to pięknie pan tutaj uzupełnił te wywody o chrześcijańskim obliczu profesora. No nie podał pan tutaj tego zasadniczego fragmentu. Są ludzie z dobrego i ze złego nasienia. To też przecież w Ewangelii Mateusza jest. Bardzo proszę. No. Tak, Kasper Kuzara. Mi się wydaje, że za bardzo się koncentrujemy na problematyce właśnie wiary, a nie patrzymy na to, czym według mnie przynajmniej w większości pism profesora Wolniewicza jest chrześcijaństwo. Mianowicie jest ono podstawą czy ławą fundamentową pod cywilizację wolnego człowieka, którą profesor dobrze lub nie wartościuje pozytywnie. Więc wydaje mi się, że odrzucenie credo związanego z jednostkowym zbawieniem, bo chyba nie padło to tutaj, ale to jest główny problem występowania profesora Wolniewicza w Radiu Maryja i tak dalej, sprawia, że należałoby się bardziej skupić na problematyce, w jaki sposób chrześcijaństwo odnosi się do cywilizacji wolnego człowieka. Wydaje mi się, że bardzo ciekawie zostało to przedstawione w jednym z tekstów, który jest w nowej książce, mianowicie tekst koncentruje się na problematyce wolności wypowiedzi. Wolniewicz pokazuje, a nad problematyką wolności wypowiedzi łamią sobie umysły najwięksi prawnicy czy tam sędziowie. Pokazuje mianowicie, że problem wolności wypowiedzi czy pojawiających się na tym gruncie pewnego rodzaju nieścisłości czy późniejszych właśnie problematyk takich jak to się tam nazywa, bodajże mowę nienawiści, nie da się rozwiązać
w samej tejże wieży, czyli w systemie prawnym i tak dalej problematyki, tylko właśnie jest on powiązany z upadkiem pewnych wartości, które wynikają z chrześcijaństwa. No i myślę, że ciekawym aspektem byłoby zapytanie, jakie to są te wartości, poza oczywiście non-meliorizmem i podziałem na to, co cesarskie i to, co niecesarskie. Myślę, że to jest clue problematyki, którą omawiamy tutaj. Bardzo proszę, panie doktorze, co pan na to? No, jeśli dobrze zrozumiałem pańską wypowiedź, moja wcześniejsza odnosiła się do jednak pewnych złożonych kwestii, które wyraża jednak określenie, że idee mają konsekwencje, tak? Ten problem Kościoła czy kościoła, społeczności katolickiej z tym podejściem do Christian friendly, do pewnej obawy do tego podejścia wiąże się z pewną obawą, że jednak brak ortodoksji jest pewnym uruchomieniem domina, tak? I że jest to dla doktryny, która jest objawiona i która przetrwała 2000 lat, stwarza to pewne niebezpieczeństwo. No ale oczywiście jest ta druga część i to między innymi dostrzegł ojciec doktor Rydzyk, że ogromny wkład intelektualny, moralny takich ludzi jak profesor Wolniewicz, Christian friendly, można powiedzieć, no umacnia świadomość, umacnia kulturę, umacnia wiarę bez zagłębiania się u przeciętnego odbiorcy, bez zagłębiania się w te drobne różnice doktrynalne. Ja bym się tutaj posłużył tym rozróżnieniem elzenbergowskim, które profesor Wolniewicz konsekwentnie używał, którego używał konsekwentnie, na etykę abstrakcyjną i etykę konkretną. Etyka abstrakcyjna to jest to, co się głosi z przekonaniem, nie fałszywie, z przekonaniem, natomiast etyka konkretna to jest to, co się odciska w naszych rzeczywistych zachowaniach. To zupełnie dwie różne sprawy. I teraz tak, w dekalogu jest etyka abstrakcyjna. Nie zabijaj, to jest pewna norma ogólna, od której są wyjątki i to uświęcone wyjątki, więc ja tutaj na tej samej zasadzie myślałbym tak, nie uprawiaj herezji, czy nie pozwalaj na herezję, prawda? No gdyby Kościół nie bronił się przed herezją, no to ani dogmat o grzechu pierworodnym by się nie utrzymał, bo przecież byli liczni marcjonici i inni, którzy chcieli go zdjąć i w ogóle nie miałby szans się Kościół utrzymać, więc broń się przed herezją, zwalczaj herezję, ale to jest etyka abstrakcyjna, natomiast w przypadku Wolniewicza można na nią pozwolić. Ja to mówię żartobliwie, ale niech państwo zauważą, no przecież to, że się broni dziecka przed złoczyńcą i się zadaje śmierć temu złoczyńcy, no to przecież nie urąga dekalogowemu nie zabijaj. No to jest pewna konkretna sytuacja, w której zabójstwo jest honorowane. Nawet nie to, że honorowane, co jest czymś właściwym. Obrona ojczyzny, prawda, kara śmierci dla notorycznych morderców, to dzisiaj nie na czasie, ale tak było przez stulecia. Więc ja bym myślał, że tak na tę herezję trzeba patrzeć, że generalnie ją zwalczać, no ale stosować jakieś odstępstwa w imię rozumu i sumienia. Taki cytat mam tutaj, specjalnie go przyniosłem, z Czesława Miłosza, który był zdeklarowanym rzymskim katolikiem. Bał się posądzenia o herezję, jak państwo wiecie, przed śmiercią do papieża wystosował list z pytaniem, czy mu będzie odpuszczone. Jan Paweł II napisał: Czesiu, umieraj w spokoju, będzie ci odpuszczone. Natomiast Miłosz napisał tak w wierszu pod tytułem Filozof. To jest wiersz 97 roku. To było bodaj rok przed odejściem profesora Wolniewicza na emeryturę. I jak ja ten wiersz przeczytałem Miłosza, to myślałem, że on o Wolniewiczu napisał. Tam tak wiele rzeczy pasuje.
ale chcę taką krótką frazę tutaj przypomnieć. Jakkolwiek odmówiona mu była łaska wiary, chciałby, żeby go policzono między robotników winnicy pańskiej. Robotnicy winnicy pańskiej, panie Macieju, też z Mateusza. Więc bez wątpienia Wolniewicz chciał być poczytany za robotnika z winnicy pańskiej. Inaczej mówiąc, na chwałę Bożą pracował i chciał, żeby tak było to widziane. A że nie dana mu była łaska wiary, no w co? No w życie po śmierci. No takiej łaski nie dostał wiary. No to tyle. Bardzo proszę, kto z państwa? Pani Anna Zaleska. Dzień dobry, profesor już mnie przedstawił, Anna Zalewska. Ja chciałam jedynie w nawiązaniu trochę może do profesora Stanisławka, który tutaj w myśl zasady Elzenberga, żeby dać przeciwnikowi spokój, nie nazywać go lewakiem, żeby nie odciągać jego uwagi od naszych argumentów, tak to rozumiem, prosić o to, żeby w myśl zasady Wittgensteina, że granice mojego języka są granicami mojego świata, nie nazywać najeźdźców uchodźcami, gdyż jeżeli, tak jak tutaj nazywamy najeźdźcę uchodźcą, to w pewnym sensie bronimy zarzutów tych osób, które fałszywie oskarżają profesora Wolniewicza o to, że był postacią paskudną, tak? Jeżeli powiemy, że profesor Wolniewicz uważał, że uchodźców należy zatapiać, jest to po pierwsze kłamstwem, ponieważ nie są to uchodźcy, są to najeźdźcy. Najeźdźców należy zatapiać i tutaj zgadzam się z profesorem Wolniewiczem w 100%. Jeżeli jednak będziemy używać nowomowy orwellowskiej i będziemy przyjmować tą terminologię, którą nam narzucają media propagandowe w tym właśnie celu, żebyśmy się godzili na najazdy, no to wtedy niestety, nie dając sobie z tego sprawy, bo bardzo często osoby, które dążą do prawdy i chcą bronić naszej cywilizacji, nie zdają sobie z tego sprawy, jak bardzo nasiąkają tym językiem propagandowym i w ten sposób wspierają też ataki na swoje własne środowisko. Z tym, proszę państwa, zatapianiem, no to od dawna mnie to dręczy, że to jest jakieś nieporozumienie kompletne. No toż przecież sens wypowiedzi profesora jest taki, połóżmy ogień dywanowy przed wyspą Lesbos. I jak oni chcą w ten ogień dywanowy wpływać, to jest ich sprawa, niech sobie wpływają. Przecież profesor Wolniewicz nie chciał celować do konkretnych Afrykańczyków i ich zabijać, tylko bronić Europy przed napływem, prawda, przed forsowaniem naszych granic. Więc to wystarczyłoby ten ogień położyć przed tymi, którzy się tutaj pchają. I wtedy oni w imię rozsądku powinni się wycofać, a jeżeli się nie wycofają, no to ich rzecz. No, to ja to tak, zawsze tak rozumiałem. Przecież nie nawoływał do zabijania profesor Wolniewicz. Bardzo proszę. Pan Jędrzej Stanisławek. Otóż co do Władysława Gomułki i religii. Gomułka usunął religię ze szkół. Religia przeniosła się do punktów katechetycznych, ale te punkty katechetyczne państwo polskie płaciło, a nie Kościół. Także zupełnie co innego niż się sądzi. Druga sprawa, jakie były motywy profesora Wolniewicza, który uważał, że Polska powinna dołączyć do Unii Europejskiej? Dwa były. Pierwszy, że uważał, że Polska względem Europy Zachodniej jest wyraźnie cywilizacyjnie zacofana, co zresztą przed chwilą mówił Paweł Okołowski. I wejście do Unii pozwoli to zacofanie ograniczyć albo nawet usunąć. A drugi motyw ekonomiczny, że jednak Polska jest technicznie przecież zdecydowanie zapóźniona względem Unii tej zachodnioeuropejskiej, do której wstępowaliśmy, wtedy była zachodnioeuropejska, i to wejście pozwoli Polskę technicznie unowocześnić. Takie dwa motywy były, bardzo proste. Trzecia uwaga
co do tutaj pewnej fantazji referenta, że on uważa, że profesor Wolniewicz w latach 60., 70. był melioristą. No to jest czysta fantazja, bo nie ma pan żadnych danych ku temu i nie sądzę, żeby to ktokolwiek miał jakieś dane w tym zakresie. Powiedziałem jedynie, że zakładam. Bo no zakładam, wie pan. Bazuje to... na artykule profesora Okołowskiego, który powiedział, że pierwsze wzmianki o odejściu od melioryzmu możemy datować na 63 rok, tak? No okej, przyjmuję w związku z tym, że do tego czasu, skoro nie było żadnych danych na ten temat, no był jakby no ortodoksyjny. Jakieś dane na ten temat są, no w latach 60. to ja do przedszkola chodziłem, to nie mogę nic wiedzieć na ten temat, ale rozmawiałem wielokrotnie z profesorem Musiałem, który współpracował z Wolniewiczem od lat 60. właśnie i wiem, że w latach 70. to było Zagierka, no następowało jako taki proces rozciągnięty w czasie odchodzenie ich obu, i Musiała, i Wolniewicza od wiary w postęp, rozumianej bardzo szeroko, włącznie właśnie z tym poglądem na naturę ludzką, więc coś takiego miało miejsce. Tutaj się opieram na świadku, jakim jest pan profesor Zbigniew Musiał. Zresztą można zajrzeć w teksty profesora Wolniewicza, no jakieś takie expressis verbis, nawiązanie do antropologii chrześcijańskiej, no ma swoją premierę. Najpierw jeszcze ostrożnie był Schopenhauer, który nie był chrześcijaninem, był zdeklarowanym XIX-wiecznym ateistą, no ale przecież wiemy, że to jest myślenie protestanckie o człowieku, no wzięte od Lutra i Kalwina, to co jest u ateisty Schopenhauera, więc najpierw był Schopenhauer, a później, wtedy ja byłem studentem, kiedy się ukazał ten referat, pierwszy taki przełomowy, pejorystyczny, o skażeniu natury ludzkiej, a później już mowa była wprost o chrześcijaństwie, więc tutaj bym bronił tezy, że jednak taka ewolucja poglądów była. Ona zresztą nie jest niczym dziwnym. No, ktoś tutaj mówił, pan doktor chyba mówił, że to ewolucje poglądów i tym bardziej postaw, prawda, no to w historii rzecz jest normalna. A ostatnia uwaga co do owego komunizmu Unii Europejskiej, w sensie w jakim komunizm jest używany bardzo swobodnie, to słowo, w sensie marksowskim komunizmu nie ma tutaj w najmniejszym stopniu, bo nie widać dążności do likwidacji własności prywatnej, więc tego tradycyjnego rozumienia, w tym tradycyjnym rozumieniu komunizmu Unia Europejska nie staje się komunistyczna. Bardzo proszę, kto z państwa jeszcze? Robert Kumanek. Chciałbym dodać trzy grosze na temat kontrowersyjnej wypowiedzi Wolniewicza związanej z zatapianiem nachodźców, ponieważ przypomniało mi się, że przede wszystkim idee mają swoje konsekwencje. I Wolniewicz w jednej swojej wypowiedzi na temat wojny izraelsko-arabskiej właśnie wypowiedział taką zasadę etyki walki, która myślę, że właśnie była uzasadnieniem takiego nakazu, by w ten sposób bronić Europy. I mam właśnie ten cytat i on brzmiał dokładnie tak. Gdy wróg stosuje żywe tarcze, uderzamy w niego poprzez nie, także wtedy, gdy są tworzone z naszej własnej ludności. I chciałbym dodać, że
ewidentnie ta sprawa była z punktu widzenia Wolniewicza sytuacją bojową, na co wskazuje właśnie nazwa nachodźcy. Dziękuję. Proszę Państwa, ponieważ zbliżamy się do godziny 14, może jeszcze pan doktor Balcerowski miałby coś do powiedzenia w ramach zamknięcia posiedzenia. Jeszcze ja Państwu powiem rzecz taką, że te referaty nasze, one będą ogłoszone drukiem, bo i Edukacja Filozoficzna będzie je drukować i pewnie uda nam się tutaj osobny tom z referatami. Te referaty oczywiście dzięki dyskusjom, które się tu odbywają, no będą wypielęgnowane, dopieszczone i one w ostatecznym kształcie, to się nikt nie zdziwi, będą inne niż to, co było tutaj referowane, no ale tak jest charakter seminarium. Ja, cóż, wydaje mi się, że ja chciałbym chyba w ostatnich słowach podziękować, tak? Jeszcze raz za możliwość powiedzenia kilku słów, ale też chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ja w ogóle miałem możliwość poznania dorobku pana profesora, bo dorastałem raczej w takim czasie, kiedy o profesorze nie było zbyt głośno. Raczej był zamilczany, jak mówił w swoich angielskojęzycznych wykładach. They were putting wet blanket on him, czyli zamilczano, próbowano go zamilczać. A to doświadczenie z panem profesorem to jest dla mnie niebywała wartość, niebywała przygoda intelektualna i nieprawdopodobna inspiracja. Także wszystkim tym, którzy w czasie przed internetem szerokopasmowym, młodzi to może nie do końca są w stanie sobie wyobrazić te czasy, ale kiedyś naprawdę do pana profesora trzeba było się mocno dobijać i doszukiwać. Tak, to im przede wszystkim chciałbym podziękować za to, że również, że tak powiem, z prawej strony umownej, prawoskrętnej, że profesora przyjęli ciepło i wyczuli to, co każdy uczciwy człowiek wyczuwa, że była w tym pewna prawda, brak koniunkturalności i prawdziwa troska o Polskę. Czyli o nas. Dziękuję. Proszę Państwa, za tydzień będziemy mieli najmniej chyba znanego Wolniewicza, co nie znaczy, że nieprawdziwego, nieznanego publiczności szerokiej, Wolniewicza znawcę sztuki. Na podstawie jednego, jedynego tekstu z zakresu estetyki referat będzie miał pan Mirosławski, więc bardzo gorąco zapraszam, a dzisiaj wszystkim Państwu dziękuję. Kończymy.